W Rybniku powstała spółdzielnia KODA, Centrum Opieki, Dogoterapii i Aktywizacji. Jest to pierwsza placówka w regionie, która oferuje nie tylko opiekę dzieciom i osobom starszym, ale także szerokie spektrum zajęć ogólnorozwojowych, od logopedii do dogoterapii. Koda, Emi i Tessie, trzy suczki rasy Golden Retriever, dołączyły do załogi powstałej niedawno spółdzielni mieszkaniowej Koda w Rybniku. Nasze pracowniczki zróżnicowane pod względem charakteru, wieku i wszystkich innych możliwych rzeczy, więc mamy tutaj, jak to się mówi, pole do popisu, bo każdy pies jest do czegoś innego fajnie wykorzystywany. Faktycznie każdy z psów jest inny. Koda nie ma raczej parcia na szkło, za to Emi z pewnością może pochwalić się żyłką do dziennikarstwa. Tessie natomiast lubi się czołgać i robić sztuczki. Wszystkie łączy jedno, są przyjazne, opiekuńcze, uśmiechnięte i towarzyskie. Przede wszystkim jednak wspomagają rehabilitację dzieci i osób starszych. Są też fantastycznym lekarstwem na depresję czy autyzm. Przy ćwiczeniach pies ułatwia, na przykład czołga się razem z dzieckiem, tak? Dziecko patrzy, o, piesek potrafi, to ja też zrobię, więc to jest, no mówię, motywacja. Koda to pierwsza tego typu placówka w regionie, która oferuje nie tylko opiekę dzieciom i osobom starszym, ale też szerokie spektrum zajęć ogólnorozwojowych, od logopedii do dogoterapii. Do 9-osobowej załogi spółdzielni należą pedagodzy, terapeuci, fizjoterapeuta i logopeda. Wszyscy działają z pasją i wszyscy zgodnie z ustaleniami statutowymi z jednej strony prowadzą działalność gospodarczą, z drugiej działają charytatywnie. Chcemy właściwie nawiązać tutaj współpracę ze szpitalami, nie tylko z naszego oczywiście Rybnika, ale też poza. I to będą zajęcia zupełnie nieodpłatne. Tak samo w placówkach hospicyjnych, onkologicznych, tutaj też chcemy właśnie chodzić, chodzimy już z psami w takie właśnie placówki. Jak podkreśla prezes KODY Beata Mazur, w planach spółdzielni jest również organizowanie różnego rodzaju zajęć terapeutycznych, półkolonii i wakacji w mieście. Spółdzielnia działa na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego. Jej placówka znajduje się na Rybnickim Placu Wolności.